Dzień dobry. Chciałem Państwu zaprezentować cały teatrzyk, od którego Marszal rozpoczął swój artykuł, ale zrezygnowałem z tamtego dość przydługiego wstępu na rzecz tego, co teraz mówię. W świecie audio znawców sprzętu jest sporo i dzielą się oni swoimi opiniami, będąc w przekonaniu, że ich osąd jest jedynie słuszny. Dowodem tego są fora audio czy same periodyki audio, gdzie poezją opisywane jest brzmienie, a pytający o dobry sprzęt zalewany jest sloganami i pojęciami, których nie rozumie i często zniechęca się do kupna tego czy owego wzmacniacza, a jeśli kupi, to rozczarowuje go to, mimo zapewnień, że będzie jak na żywo. Ten film nie jest recenzją konstrukcji z epoki lampowej nazwanej Milady's Golden Ear. Jest skróceniem artykułu do niezbędnego minimum, żeby osoba, która zna ryzyko i ma przynajmniej podstawową wiedzę o prądzie elektrycznym, mogła sobie taki wzmacniacz zmontować, potestować i ewentualnie zostawić sobie albo zmontować. Oryginalny wstęp i jego tłumaczenie macie Państwo na zrzucie z ekranu. I możecie sami sobie poczytać, co było motywacją do tego projektu. Jeśli by kierować się opiniami znawców sprzętu, to wydawcy magazynu Audio hi Radio Electronics zarekomendowali czytelnikom kolejną wersję wzmacniacza Golden Ear jako lepszy od poprzedniej modeli pana Marszala. Dodam, że wzmacniacz nie występował w formie zestawu do samodzielnego montażu i trzeba było zdobyć wszystkie części, żeby go złożyć. Czy dziś ten wzmacniacz jest wart uwagi? Jak każdy wzmacniacz lampowy, jego konstrukcja jest w przestarzałej technologii. Tutaj nie ma żadnej magii i współczesny wzmacniacz, znany cyfrowy ze średniej półki, może grać jak owe cuda techniki z lat 50. Widzowie, którzy widzieli poprzednie odcinki na temat Golden Ear, rozpoznają obwód tego rysunku jako zmodyfikowaną formę wzmacniacza zaprezentowaną w poprzednim filmie. Nowy obwód przystosowany jest do lamp. Które można wykorzystać we wzmacniaczu klasy Williamson, wymagających napięcia około 40V na siatkę ekranującą i zapewniających moc wyjściową od 10 do 20W. Zawiera także nową kombinację napięciowych i prądowych sprzężeń zwrotnych, które zdaniem autora zapewniają niezwykły stopień wierności w odtwarzaniu kształtu fali wejściowej, zarówno pod względem formy, jak i amplitudy. Stopień wyjściowy to znana wersja układu ultralinea Williamsona opracowana przez Haflera i Kirosa, wykorzystująca układ polaryzacji Williamsona. Sekcja wejściowa to kombinacja odwracacza fazy ze sprzężeniem krzyżowym opracowanego przez Van typu Golden Ear połączonego bezpośrednio ze wzmacniaczem napięciowym. W tej sekcji nie występuje przesunięcie fazowe po stronie niskiej częstotliwości. Ponieważ nie ma wewnętrznego kondensatora sprzęgającego. Na wejściu również występuje bardzo małe przesunięcie fazowe przy niskich częstotliwościach. Lampy wejściowe są wtórnikami katodowymi o wyjątkowo dużej rezystancji wejściowej, która jest zwiększana przez prądowe sprzężenie zwrotne w pętli zewnętrznej. Każda wartość kondensatora wejściowego przekraczająca około 25 tys mikrofarada będzie przepuszczać sygnały poniżej 10 Hz. Ważne jest jednak, aby kondensator wejściowy był pozbawiony Upływu prądu stałego, bo dla dowolnego prądu napięcia stałego pojawiającego się na siatce lampy wejściowej mamy zakłócenie równowagi wzmacniacza. Aby temu zapobiec, autor dołączył kondensator wejściowy 500 mikrofarada. Gdyby źródło podłączone do tego wzmacniacza miało jakikolwiek kondensator na wyjściu, np. Na 500 mikrofarada lub więcej, wzmacniacz będzie przepuszczał fale 10 Hz z niewielkimi zniekształceniami. Podobnie dobre jest pasmo wzmacniacza w zakresie wysokich częstotliwości. Ponieważ lampy wejściowe są wtórnikami katodowymi, charakteryzują się bardzo dobrą charakterystyką w zakresie wysokich częstotliwości. Odwracacz fazy, sterowany przez niską w wtórników katodowych, ma bardzo mały efekt Milera, który jest dodatkowo minimalizowany przez neutralizację za pomocą kondensatorów 1,5 picofarada. Szerownik 12AX7 również jest neutralizowany. W rezultacie ta sekcja dochodzi do 50 000 Hz z lekkim spadkiem o 1 lub 2 dB w ostatniej oktawie. Jedyny kondensator sprzęgający, a zatem jedyny punkt przesunięcia fazowego we wzmacniaczu występuje pomiędzy przednią częścią a stopniem wyjściowym stylu Williamsona. Ze względu na małą wartość rezystorów siatkowych Stała czasowa jest mała, nawet przy dużych kondensatorach. To przesunięcie fazowe jest jednak przynajmniej częściowo, jeśli nie całkowicie, neutralizowane przez wewnętrzną pętlę sprzężenia zwrotnego, która biegnie od anod lamp wyjściowych do katod stopnia sterującego. Osiąga się to przez ustawienie stałej czasowej pętli na tę samą wartość, jak wartość sprzężenia pomiędzy sterownikami i lampami wyjściowymi. Wpływ stałej czasowej w pętli jest odwrotny do efektu pojemności międzystopniowej. Jeden wytwarza opóźnienie i tłumienie, drugi wytwarza wyprzedzenie i wzmocnienie. Zatem całkowity efekt jest mniej więcej neutralizacją międzystopniowej stałej czasowej. To jest krytyczny punkt projektowania Golden Ear. Z jednej strony wysoka wartość rezystancji katody sterownika ułatwia uzyskanie komplementarnej stałej czasowej w pętli przy rozsądnych pojemnościach. Z drugiej strony ten sam wysoki opór skutkuje dużą degeneracją stopnia strojącego. We wzmacniaczu Golden Ear Junior który został zaprojektowany z myślą o maksymalnej wydajności na normalnym poziomie osłuchu domowego, przy użyciu niedrogich komponentów, celowo konstruktor nie kompensował ujemnego sprzężenia zwrotnego stopniu strojącym. W rezultacie przy tym współczynniku i napięciowym sprzężeniu zwrotnym stopień nie miał wzmocnienia, ale pewną stratę. Było to w porządku przy niskich poziomach głośności ale ludzie, którzy chcieli uzyskać maksymalną moc wyjściową, mieli problemy z zapewnieniem wystarczającego niezniekształconego wystrojowania. W filmie na temat Junior Golden Ear nie komendowałem tego faktu, ponieważ mam zamiar zrobić jeszcze jeden film na temat tego nacniacza, gdzie będziemy omawiać modyfikacje wprowadzane przez autora. Niemniej w tym artykule opisującym Milady Golden Ear autor przyznaje się do tego, że Popełnił pewne poważne przeoczenie, dlatego powiedzmy sobie o tym. Pan Marshall, spiesząc się z publikacją artykułu na temat Junior Golden Ear, nie zwrócił uwagi na konieczność prowadzenia zmian w stopniu sterownika i pętla sprzężenia zwrotnego. Aby uzyskać czułość wystarczającą do wystrojenia większych lamp. Ciekawe, nikt kto zgłaszał modyfikację Williamson, nie skarżył się na sobą wydajność, a wszyscy zgłosili poprawy jakości. Oczywiście byli to ludzie, których znacznie bardziej interesowała codzienna wydajność niż demonstracja maksymalnej głośności. I mówimy tutaj o listach do redakcji. Obwód zastosowany w Milady Golden Ear wprowadza niezbędne poprawki, aby uzyskać normalną moc wyjściową przy umiarkowanych napięciach wejściowych i można go zastosować do dowolnej lampy Williamsona po prostu po prostu zmieniając przednią część. Zapewnia napięcie znacznie przekraczające 40V na siatkę sterującą i może być używane z dowolnymi lampami, aż do serii 6B4 włącznie. I tutaj osoby, które są zaciekawione konstruowaniem wzmacniaczy, mogą skorzystać z tego podejścia konstruktora do pętli sprzężenia zwrotnego. Pan Marszal pisze, wypróbowałem wiele kombinacji prądowego i napięciowego sprzężenia zwrotnego w stopniu sterownika. Każdy typ zmniejszy oczywiście zniekształcenia strawnika, ale w przypadku neutralizacji przesunięcia fazowego, napięciowe sprzężenie zwrotne powinno wynosić co najmniej 12 do 14 dB. Ze wszystkich kombinacji, które próbowałem, najlepiej. Sprawdza się ta pokazana na liczinie pierwszej. Napięcie polaryzacji katody jest zapewnione przez kombinację niezależnych i wspólnych rezystorów polaryzacji. Niezależne rezystory wytwarzają sprzężenie zwrotne. Zbocznikowany wspólny rezystor stabilizuje stopień sprzężony bezpośrednio. Obydwa są proporcjonalne w taki sposób, że 40% napięcia powstaje na niezależnych rezystorach. Do ustalenia dokładnej polaryzacji używany jest resostat lub potencjometr. Ponieważ wymagane 2V to mniej niż 1% napięcia nody, a nawet 1% wartości rezystora może zmienić się na tyle, aby zmienić dokładną wartość napięcia o wiele V. Nawet przy takiej proporcji rezystorów niezbocznikowanych do zbocznikowanych, prądowe sprzężenie zwrotne jest nadal nadwymiarowe. Można je zmniejszyć, zmniejszając wartość niezależnych rezystorów i zwiększając wspólny. Wymagałoby to bardzo dużych kondensatorów w pętli sprzężenia zwrotnego. Aby powielić stałą czasową kondensatora sprzęgającego międzystopniowego. Dlatego też Prądowe sprzężenie zwrotne jest redukowane przez bocznikowanie katod. Przy podanej wartości bocznika bieżące sprzężenie zwrotne zostaje zredukowane do 6 dB. Oczywiście bocznik zmniejsza również napięciowe sprzężenie zwrotne, zatem znacznie większa wartość napięcia wyjściowego musi zostać zwrócona, mimo to kombinacja RC pozwala nam uzyskać wymaganą stałą czasową przy kondensatorze o rozsądnej wielkości. Napięciowe sprzężenie zwrotne wynosi około 14 dB. Wzmocnienie netto 12AX7 jest zmniejszone przez kombinację napięciowych i prądowych sprzężeń zwrotnych do około 7 razy. Stąd odwracacz musi dostarczyć około 6,5 V na siatkę, aby uzyskać maksymalną moc wyjściową z lampami 16-14 lub podobnymi. Lampa 16-14 to metalowa wersja 6L6. Ponieważ odwracacz fazy jest w stanie wygenerować napięcie 50V między siatkami z pewnymi zniekształceniami i 25V przy bardzo małych zniekształceniach, wymagane napięcie 11V stanowi dla niego bardzo skromne wymaganie, a odwracacz zawsze będzie działał na prostoliniowej części charakterystyki. W przypadku lamp wyjściowych zastosowanych w układzie triody, korekcja przesunięcia fazowego poniżej 20 Hz jest prawie całkowita, gdyż straty w pętli sprzężenia zwrotnego są w przybliżeniu takie same jak wzmocnienie w stopniu wyjściowym. Nie jest to tak kompletne jak w przypadku tetrot. W formie ultraliniowej, ponieważ wzmocnienie takich stopni to około 10. Transformator AcroSound ma jednak na tyle płaską odpowiedź w dolnym zakresie, że pełna korekcja nie jest konieczna. W każdym razie poprawa w stosunku do całkowicie nieskorygowanego przesunięcia fazowego jest wyraźna, szczególnie w zakresie czystego basu i zdolności przejściowych. Stopień wyjściowy składa się z układu ultralina zbudowanego na lampie 1614. Lampy te są używane, ponieważ zapewniają nieco wyższą moc wyjściową niż 6L6 i są tańsze niż 5881, 807 i KT66 oraz podobne. Dają doskonałe osiągi. Jednakże każdą z pozostałych lamp można zastosować zamiennie bez zmian w obwodzie. Teraz pan Marshall przytacza swoje przemyślenia na zastosowaniu prądowego sprzężenia zwrotnego we wzmacniaczach White Powertron, w celu skorygowania kompresji mocy wytwarzanej przez czyste sprzężenie zwrotne o ujemnym napięciu. Podsumowując chociaż napięcie sprzężenia zwrotnego tłumi głośnik, Tłumi również wzmacniacz i powoduje pewną kompensację mocy. Napięciowe sprzężenie zwrotne ma tendencję do utrzymywania mniej więcej stałej wartości napięcia na wyjściu i spłaszcza szczyty bardziej niż spadki głośności. White sugeruje i wykorzystuje pewną ilość prądowego sprzężenia zwrotnego, aby to zrekompensować. Ujemne prądowe sprzężenie zwrotne jest proporcjonalne do prądu przepływającego przez obciążenie, a nie do napięcia powstającego na nim. Jest stosunkowo niewyrażliwe na zmiany spowodowane zmianami impedancji głośnika, ale jest wrażliwe na zmiany mocy dostarczanej do głośnika. Reaguje na takie zmiany zwiększając efektywną rezystancję obciążenia, co powoduje większy spadek napięcia na obciążeniu. Efekt kombinacji napięciowego i prądowego sprzężenia zwrotnego jest raczej porównywalny do efektu posiadania w pianinie zarówno głośnych, jak i cichych pedałów. Nie znam się na pianinie, nie wiem czy takie rzeczy tam są. Teoria jest taka, że każda forma wykona swoją pracę, nie zakłócając dobrej pracy drugiej oraz że odpowiednie proporcje obu typów wytworzą stan, którym na moc dostarczono do głośnika nie będą miały wpływu ani zmiany charakterystyki głośnika, ani zmiany kształty fali wytwarzanej we wzmacniaczu. Oczywiście opracowanie właściwej kombinacji jest trudnym zadaniem, o czym pan Marshall przekonał się natychmiast, gdy zaczął eksperymentować z tym pomysłem. Na przykład układ przedstawiony na schemacie wydaje się być optymalną kombinacją z punktu widzenia kontroli zniekształceń. Jakikolwiek wzrost prądu lub napięcia w sprzężeniu zwrotnym zwiększa zniekształcenia intermodulacyjne. To bardzo ciekawe zjawisko, ale pan Marshall do końca go nie zbadał. W tym przypadku z pewnością się to sprawdziło. Dokonał wielu regulacji w obu przypadkach, wypróbował inną ogólną pętlę sprzężenia napięciowego, zamienił współczynniki każdej pętli i obu razem. Obecny projekt dał najniższe wartości zniekształceń intermodulacyjnych w analizatorze HeatKit Intermodulation z tonem o wysokiej częstotliwości 3 lub 7 Hz i niską częstotliwością o częstotliwości 60 Hz w stosunku 4 do 1. Prądowe sprzężenie zwrotne jest generowane przez rezystor mocy połączony szeregowo z uzwojeniem wtórnym transformatora głośnikowego i masą. Rezystor ma moc 10W 1 Ohm i jest regulowany. W przybliżeniu połowa wartości wydaje się optymalna. Pętla ta zapewnia około 14 dB prądowego sprzężenia zwrotnego, zatem całkowite sprzężenie zwrotne odnoszące się do stopnia wyjściowego wynosi około 26 do 28 dB, a sterowniki mają dodatkowe 6 dB prądowego sprzężenia zwrotnego. Prądowe sprzężenie zwrotne jest podawane do wyłączonej siatki lamp wejściowych, czyli siatki, która byłaby pierwotnie uziemiona. Właściwie po zastosowaniu sprzężenie jest dodatnie. Jednakże efekt kasowania fazy odwracacza daje dokładnie taki sam wynik, jaki wywołałoby ujemne sprzężenie zwrotne do drugiej siatki. Wynik połączenia dwóch pętli był dla pana Marszala bardzo satysfakcjonujący. Znaśniacz mierzy się dobrze i brzmi jeszcze lepiej w jego salonie i z jego systemem głośników. Jednakże nie każdemu spodoba się efekt prądowego sprzężenia zwrotnego. I nie będzie on w pełni zadowalający we wszystkich pomieszczeniach i ze wszystkimi systemami głośnikowymi. Najbardziej zauważalnym efektem jest wyraźne podbicie basu. Pan Marszał przypuszcza, że jest to spowodowane zmniejszonym tłumieniem głośników albo też ze wzrostem mocy. Właściwie jego pomiary w jego własnym systemem głośników wskazują, że współczynnik tłumienia pozostaje doskonały, ale pomiary innych wzmacniaczy wydają się wskazywać, że tłumienie jest znacznie zmniejszone. W każdym razie w pomieszczeniu, które żyje samo dźwiękami, bas może być przesadny i dudniący, czyli chodzi o pomieszczenie z dużym pogłosem. Zaakcentowany jest także rezonans takich obudów jak bas-reflex, chociaż przy układach nierezonansowych efekt jest dobry i bez pików. Jeśli efekt nie spodoba Ci się i nie sprawdzi się w Twoim salonie w połączeniu z Twoim zestawem głośnikowym, możesz łatwo poprawić sprawę. Całkowicie usuń prądową pętlę sprzężenia zwrotnego. Podłącz do masy dolny koniec transformatora wyjściowego i podłącz rezystor 39 kOhm z 16-tomowego odczepu transformatora wyjściowego do dowolnej katody 12AU7, która powoduje zmniejszenie głośności. Zapewni to około 14 dB napięciowego ujemnego sprzężenia zwrotnego. Następnie ponownie wyreguluj elementy sterujące balans i driver bias. Autor zapomniał napisać... Że należy też uziemić siatkę dolnej lampy wejściowej. Należy zauważyć, że na liście elementów wyspecyfikowano rezystory 5% i zostały one użyte w prototypie. Nie zapewnia to optymalnej równowagi, nawet jeśli istnieje regulacja balansu. A zatem nie uzyskuje się maksymalnych korzyści w pracy przeciwstawnej eliminacji zniekształceń. Pan Marszal w swoim prototypie także nie podjął próby dopasowania kondensatorów sprzęgających lub sprzężenia zwrotnego. W rzeczywistości prototypie mieszany sygnał 60 Hz i 7 kHz. Jest niezrównoważony na siatkach 16-14 o nieco ponad 5%, głównie z powodu zmian w reaktacji kondensatorów sprzęgających przy 60 Hz, a także z powodu niewielkiej asymetrii spowodowanej użyciem rezystorów 5%. A jednak wartości intermodulacji przy obciążeniu głośnikiem 8 omów są następujące. Przy poziomach wyjściowych poniżej 1 W zniekształcenia intermodulacyjne wynoszą od 0 do 1000%. Przy 1 W 20 przy 10 W 60% a przy 20 W 1,8%. Poprawa balansu, czyli tam regulacja tym potencjometrem od ustalania symetrii, powoduje bardzo wyraźną różnicę w poziomach zniekształceń. Można to łatwo zademonstrować na wzmacniaczach Golden Ear, nieznacznie zmieniając równowagę za pomocą regulatora balansu. Prawdopodobnie zatem pełniejsza równowaga, jaką można uzyskać przez zastosowanie jednoprocentowych rezystorów i dopasowanie kondensatorów, jeszcze bardziej obniży te wartości zniekształceń intermodulacyjnych. W rzeczywistości jednak wydaje się, że rezystory pięcioprocentowe i kondensatory nieparowane wystarczą do odsłuchu w domu na niskim poziomie. Przy głośnikach o dowolnej wydajności, My Golden Ear zapewni poziom głośności wystarczająco duży aby wypędzić większość ludzi z domu przy mocy wyjściowej mniejszej niż połowa mocy maksymalnej na tym poziomie przy 5% rezystorach zniekształcenia intermodulacyjne są ledwo mierzalne i niewykrywalne dla żadnego ucha nawet crescendo które wysterowałoby wzmacniać do 10 lub więcej watów byłoby wolne od znaczących zniekształceń. Jednoprocentowe rezystory zwiększałyby koszt o około 4 dolary, ówczesne 4 dolary, a dopasowane kondensatory wymagałyby mostka lub woltomierza prądu zmiennego i generatora audio oraz zapasu półtuzina kondensatorów do wyboru. Dzisiaj to jest łatwiejsze, ponieważ kondensatory mają większą dokładność, a i mostki do mierzenia pojemności są znacznie tańsze niż w wczesnych czasach. I pan Marszal podsumowuje. Ci, których stać na dodatkowe kłopoty i wydatki, wykupią dobre ubezpieczenie stosując rezystory jednoprocentowe. Powtarzam jednak, że 5% rezystory zapewnią wydajność, którą nawet najbardziej skrupulatni nie będą mogli się sprzeczać. Pan marszałek, jeszcze napisał, że nie wykonał żadnych pomiarów zniekształceń harmonicznych, ponieważ są one zawsze niższe niż intermodulacyjne. Można bezpiecznie założyć, że w całym paśmie wynoszą one poniżej 1%. Szerokość pasma jest wyjątkowa nawet według dzisiejszych standardów, gdyż wiele wzmacniaczy może pochwalić się szerokością pasma od 13 do 15 oktaw i pomimo faktu, że ogólna pętla sprzężenia zwrotnego, niezależnie od tego, czy używany jest typ prądowy czy napięciowy, wynosi tylko 14 dB w porównaniu z 20 dB w większości komercyjnych wzmacniaczy lampowych tej klasy. Przy niskich poziomach wzmacniacz jest idealnie płaski od 20 Hz do 80 kHz, a odpowiedź znacznie wykracza poza te granice. Moc wyjściowa zależy w pewnym stopniu od napięcia zasilania z sieci. U pana Marszala, gdzie napięcie sieciowe jest dość wysokie i wynosi średnio 125 V, dostarczył ten wzmacnacz prawie 20 W, zanim obcinanie stało się widoczne na stereoskopie. W Nowym Jorku, gdzie napięcie sieciowe jest średnie lub trochę niskie, dostarczył 16 W przy 1000 Hz, zanim obcinanie stało się widoczne. Przy tym poziomie odniesienia 16 W wzmacniacz dostarczył 14 W przy 20 Hz i 20 kHz bez obcinania oraz 5 W przy 100 000 Hz. Żaden z użytych generatorów audio nie miał dostępnego pasma poniżej 16 Hz i pan marszall nie jest pewien, jaka byłaby reakcja poniżej tego punktu. Oscyloskop, którego użył w czasie pomiaru Milady, nie był zbyt łaskawy dla fali prostokątnej 20 Hz, ale na tyle, na ile mógł ustalić, wzmacniacz przeszedł falę prostokątną 20 Hz bez znacznej deformacji, co wskazywałoby na bardzo mały spadek przy 5 Hz. Krzywe te wypadają bardzo korzystnie w porównaniu z krzywymi najlepszych wzmacniaczy komercyjnych ówcześnie dostępnych. Nie ma jednak oznak dzwonienia przy żadnej częstotliwości przy maksymalnej mocy wyjściowej. Dla porównania niektóre bardzo drogie wzmacniacze komercyjne, których wypróbował, wykazywały oznaki dzwonienia przy maksymalnej mocy wyjściowej. I to pomimo faktu, że używał kondensatorów antyzbudzeniowych w pętli sprzężenia zwrotnego, podczas gdy w Milady ich nie zastosowano. Lampa stabilizatora napięciowego reguluje napięcie stopnia sprzężonego krzyżowo. To powoduje pełniejsze filtrowanie brumu, poprawia stabilność sekcji sprzężonej bezpośrednio i, co równie ważne, powoduje bardzo wysoki stopień odstrzęgania. To sprzęganie wraz z neutralizacją krzyżową sprawia, że Milady jest wzmacniaczem nieostylującym, mimo że jest niemal niezdolny do pracy przy przeciążeniu. Odpowiedź przejściowa jest z konsekwencji znakomita. Zasilacz, który widzicie na rysunku drugim, jest konwencjonalny z wyjątkiem dodatniego napięcia polaryzacji około 50 V w obwodzie żarzenia. Praktycznie rzecz biorąc w dzisiejszych czasach, czyli w XXI wieku, zasilacz tranzystorowy z odpowiednią regulacją i zabezpieczeniem jest wymagany do tego typu projektów. Nie bazujcie na zwykłym prostym zasilaczu do tak skomplikowanego i wymagającego wzmacniacza. Poziom brumu Milady Golden Ear jest niesłyszalny nawet przy pracy z narożnymi dobami. Są takie typy głośników, które po to, żeby wzmocnić najniższe częstotliwości, współpracowały z narożnikami pomieszczenia. Na zdjęciu widzicie przykład, jaki znalazłem wówczas na literaturze. Brum w rzeczywistości jest tak niski, że prawdopodobnie zapomnisz wyłączyć wzmacniacza po skończeniu odsłuchu. Dlatego Pan Marshall poleca dodanie lampki kontrolnej do ześlacza. Stabilność sekcji sprzężonej bezpośrednio jest dodatkowo poprawiana przez 22 kiloohmowe rezystory szeregowe w obwodach powrotnych anody i przez wysoką wartość wspólnego rezystora polaryzacji w stopniu sterującym. I e lady będzie rzeczywiście ładnie utrzymywać równowagę i nie jest gorsza od zwykłych wzmacniaczy sprzężonych herce pod tym względem. Ze względu na stopień wyjściowy Ultralinea pobór mocy anody jest stały i stosunkowo niski dla wzmacniacza o tak dużej mocy wyjściowej. Transformator mocy o prądzie 150 mA jest wystarczający w rzeczywistości może również dostarczyć zasilanie do przedsmacniacza. Zauważmy, że katody lamp wyjściowych są bocznikowane za pomocą kondensatora 250 mikrofaradów i że wspólna część rezystora polaryzacji sterownika jest również bocznikowana. Oba te kondensatory są niezbędne do utrzymania zniekształceń na określonym poziomie, szczególnie przy wysokich poziomach wyjściowych. Teraz widzicie tłumaczenie z fragmentu tekstu, który dotyczy nastaw. Jeżeli kogoś interesuje, budowa tego wzmacniacza. Proszę zatrzymać film, zrobić zrzut ekranu i zastosować się do tego przy regulacji wzmacniacza. Wzmacniacz po tej regulacji jest zrównoważony i gotowy do użycia. Dobrym pomysłem byłoby jednak okresowe sprawdzanie równowagi, na przykład raz w miesiącu. Konstrukcja. Wzmacniacz podzielony jest na dwie obudowy: zasilacz i wzmacniacz mocy. Każda z nich umieszczona jest w aluminiowej obudowie dostępnej w tamtych czasach i teraz szczegóły konstrukcyjne tego wzmacniacza nie będę wam omawiał, pokażę Wam tylko rysunki oraz zdjęcia. Po złożeniu obudowy należy wywiercić odpowiednie otwory w szasis pod różne komponenty. Oczywiście dzisiaj projekt koncepcyjny obudowy może być zupełnie odmienny od tego, ponieważ moda jest na wyeksponowanie lamp, ale pan marszal zauważa, że typ obudowy, który wybrał, ma być dyskretny i znikać w domu. Nie ma wypustek zbierających kurz ani gorących punktów powodujących oparzenia. I Lady Golden Ear jest elastyczny, kompaktowy, można go umieścić w dowolnym miejscu, np. w szafce. I może emituje 20 watów bardzo czystego dźwięku, zajmuje mniej niż pół stopy sześciennej przestrzeni. Zgadzam się z panem Marszalem, że eksponowanie lamp bez żadnej osłony to proszenie się o kłopoty. Rozgrzanych lamp może dotknąć dziecko, inny domownik, zwierzę domowe to po prostu proszenie się o kłopoty. Tutaj jest też konkretna uwaga, że przód obudowy wzmacniacza może osiągnąć temperatury 150 stopni przy długich okresach ciągłego użytkowania. Dlatego warto jakieś otwory wentylacyjne dorobić do tego wzmacniacza albo jakąś aluminiową obudowę, która zapewni rozraszanie ciepła. Całe okablowanie, testowanie, regulacja, rozwiązywanie problemów odbywa się po wyjęciu płytki nośnej z obudowy. Gdy urządzenia działają prawidłowo, płytę można zamontować w obudowie. W ten sposób wykończenie obudowy nie powinno zostać uszkodzone. Pan marszał jeszcze wspomina, że należy pamiętać o zostawieniu miejsca na potencjometr do balansu, żeby można było go dogodnie regulować. jest swoje 5 groszy jeszcze wtrąca redakcja. Widzicie screen na ekranie. Należy tak zaprojektować obudowę, żeby była bezpieczna. Na koniec artykułu możemy przeczytać wnioski. Po uruchomieniu Milady Golden Ear... Nie powinno zadowolić nie tylko Milady, ale także mistrza ze złotym uchem. Właściwie ty, redaktorzy Radio Electronics i ja zaczęliśmy dyskusję na temat tej wersji, nazwaliśmy ją Adolescent lub Silver Ear. zakładając, że kompromisy, na które musiałbym pójść w interesie niskich kosztów i prostoty, obniżą wydajność na tyle, że nie będzie zaliczana do klasy Golden Ear. W rzeczywistości uważam, że wydajność będzie porównywalna z wydajnością dowolnych z nas, znaczy w tej samej klasie lub poza nią. Aby naprawdę docenić wydajność, konieczny jest bardzo szerokopasmowy system głośników, zwłaszcza taki, który ma odpowiedź basową od 30 Hz. Na pierwszy rzut oka Milady Golden Ear może wydawać się nieco niedostatecznie w zakresie basu i sopranu. W rzeczywistości jednak fantastycznie płaski jest w zakresie słyszalnym. Używany z przedwzmacniaczem gramofonowym Golden Ear i jednostką sterującą, czyli zwyczajnym przedwzmacniaczem myślę, opisanym w innym numerze, ma pewne wzmocnienie basy i sopranów w pozycjach normalnych, sterowników kontroli basy i sopranu, Ale prawie całkowity jest brak zniekształceń, zwłaszcza zniekształceń przejściowych i oznak przeciążenia przy niskich częstotliwościach, co daje ekstremalną czystość na obu końcach pasma. Poczekaj jednak, aż pojawią się prawdziwe basy, a zobaczysz, że ma bardziej autentyczny, podstawowy bas. Jeśli zaś chodzi o sopran, posłuchaj transientów o wysokiej częstotliwości. Brakuje tylko zniekształceń zbyt typowych dla wielu wzmacniaczy o wysokiej wierności. Pan Marszał pisze dalej. Milady działa w naszym domu przez 8 do 10 godzin dziennie przez dwa tygodnie przy wysokim poziomie głośności. Nikt nie skarżył się na bóle głowy ani irytację, a iluzja obecności, szczególnie w przypadku głosu speakerów stacji FM była tak zaskakująca, że często myśleliśmy, że ktoś wszedł do domu. Różnica między złotym uchem milady, a złotym uchem Master który kosztuje około 3 razy więcej, jest tak niewielka, że tylko najbardziej doświadczone i krytyczne uszy mogą ją dostrzec. Aby usłyszeć najlepszy dźwięk z Milady Golden Ear, należy ją wypróbować z naprawdę krytycznymi płytami testowymi, takimi jak nagrania Capitol, np. Na A Study in High Fidelity i z dobrym systemem głośników. Nie znam tej płyty, więc przetaczanie efektów dźwiękowych chyba trochę mija się z celem, ponieważ musiałbym wam zaprezentować kawałek i pokazać o co chodzi. Jest tylko jeden problem. Najmniejsze zniekształcenia na płytach i programach radiowych będą teraz wyraźnie słyszalne. Będzie trzeba częściej zmieniać igły w gramofonie i być może szybciej wyrzucać stare płyty. Perfekcja jest rzeczywiście trudna do osiągnięcia. Im bardziej się do niej zbliżasz, tym bardziej widoczne są niedoskonałości. Ale Milady Golden Ear zabierze cię daleko w tej podróży i to za stosunkowo niską cenę. Przedstawiłem Państwu założenia konstrukcyjne tego wzmacniacza. Jest on oczywiście bardzo podobny do Juniora, tylko inne ma lampy wyjściowe. Nieco inaczej przekonstruowany tutaj jest sprzężenie zwrotne. Natomiast nie omawiałem zupełnie obudowy, z tego względu, że każdy konstruktor ma swoją własną koncepcję. Należy się tylko kierować odpowiednimi zasadami przy budowie wzmacniacza lampowego, czyli miejsce wokół lamp, odległość od transformatorów odpowiednio, odpowiednie ustawienie transformatorów względem siebie. To już zostawiam Wam, jeżeli będziecie chcieli, Kiedykolwiek zrobić taki wzmacniacz. Jeżeli macie doświadczenia z tego typu wzmacniaczem, jak ten Golden Year, napiszcie proszę w komentarzach. Chętnie poczytam, jakie są Wasze doświadczenia. Następny film z tej serii będzie obejmował poprawki, jakie wprowadził Pan Marszal do tych dwóch konstrukcji, które Wam przedstawiłem. Trzymajcie się.